Witajcie! W pierwszej części opowiadałam Wam o tym, jakie kosmetyki i zabiegi stosować, żeby skóra wyglądała pięknie po zimie i nie tylko. A dzisiaj skupimy się na troszeczkę innym działaniu. Od wewnątrz, troszkę od zewnątrz. Zdradzę Wam być może banalne i proste kroki, coś o czym już doskonale wiecie, ale niekoniecznie z tego korzystacie. Moje sposoby, preparaty, które używam, marki, które Wam polecam, będzie się dużo działo, także zapraszam Was do kolejnej części filmu, w którym opowiem o tym, jak odświeżyć skórę po zimie, ale również jak sprawić, żeby była piękna i zdrowa. Możecie stosować kosmetyki za miliony monet. Możecie wydawać ogromne pieniądze na zabiegi w salonach kosmetycznych, jak również zabiegi w gabinetach medycyny estetycznej. Ale tak naprawdę, na to, żeby nasza skóra wyglądała pięknie, zachowywała się pięknie, żebyśmy my czuły się piękne, działa wiele innych czynników. I dzisiaj właśnie o nich Wam opowiem. Dla części z Was będą to takie informacje, o których już doskonale wiecie. Natomiast wiem z doświadczenia, wiem również po sobie, że mimo tego, iż wszędzie o tym się mówi, to nie do końca aż tak regularnie z tego korzystamy. A teraz jest najlepszy moment, żeby jeszcze te kroki wprowadzić, żeby stały się one Waszą codziennością, ale też częścią Waszej pielęgnacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej. No i właśnie, pierwszy krok to jest oczywiście ruch i aktywność fizyczna. Tak, to jest coś, bez czego nie ma mowy o tym, żeby nasza skóra wyglądała dobrze. Bardzo często pytacie mnie, co robię, że mam taką sylwetkę, czy uprawiam jakieś sporty, czy to przypadkiem jakieś czynniki genetyczne itd., itd. Otóż ja niestety ze względu na moje problemy z kręgosłupem muszę jednak wprowadzać aktywność fizyczną do mojego życia. I raz w tygodniu korzystam z basenu, wiem, że jest to za mało, ale chociaż ten jeden raz w tygodniu staram się z niego korzystać. Chodzę również na siłownię 2-3 razy w tygodniu, codziennie wychodzę na spacer i staram się jednak w jakiś sposób wprowadzać mimo wszystko tę aktywność fizyczną, ale przede wszystkim ruch do mojego życia. Ruch to zdrowie i to prawda. Ruch jest bardzo potrzebny również dla piękna naszej skóry. I ja też w swoim życiu wyznaję taką filozofię Kaizen, czyli małymi krokami do celu, bo co z tego, że zrobimy jeden duży krok, po którym będziemy zmęczeni, będziemy mieli dosyć, a będziemy mieć 1000 wymówek, że ile nas to kosztowało. Lepiej wykonać 100 małych kroków i dojść do celu. I tak też podchodzę, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną. Co mi ona daje? Ja nie jestem osobą, która może korzystać z biegania ze względu na mój kręgosłup, ale za to spacer to jest coś, co uwielbiam, zwłaszcza teraz wiosną, kiedy mamy więcej słońca, a kiedy ta pogoda sprzyja temu, żeby wychodzić na spacery. Dzięki temu dotleniam komórki w moim organizmie, a skoro dotleniam komórki, to też działam na to, żeby skóra wyglądała dobrze. Już nie mówiąc o tym, że spalam niewielkie ilości, ale spalam tkankę tłuszczową, ale też mój mózg inaczej pracuje, myśli inaczej w tej mojej głowie się układają. To jest coś, co ja Wam gorąco polecam, nawet 10 minut dziennie, ale wprowadzenie na przykład właśnie tych spacerów do takiej swojej codzienności. Powinniście sobie znaleźć taki własny sposób na aktywność fizyczną. Zacząć wprowadzać ją małymi krokami do Waszego życia i ona musi sprawiać Wam przyjemność, bo jeśli będziecie się zmuszać, to niestety efektów nie będziecie widzieć takich w momencie, kiedy będziecie wykonywać pewne czynności z przyjemnością. A jeśli Wy będziecie czuć się dobrze, to uwierzcie mi, gwarantuję Wam to, że skóra też będzie wyglądała dobrze. I to jest potwierdzone, to jest sprawdzone i każda osoba, która wykonuje może nawet niewielką, ale aktywność fizyczną w swoim życiu, powie Wam to samo. Drugi krok, który również jest banalny, ale o którym powinniśmy pamiętać, to jest
nawilżanie naszego organizmu, czyli picie odpowiedniej ilości wody. Tak się składa, że cały nasz organizm składa się naprawdę z ogromnej ilości wody. I kiedy tej wody w naszym organizmie nie ma, ona zaczyna sobie pobierać z innych miejsc. Mówimy też o tym, że woda w naszym organizmie się zatrzymuje, ale tutaj mamy też kwestię celulitu. Celulitu wodnego, celulitu tłuszczowego, spalanie tej tkanki tłuszczowej, nawilżenie naszej skóry. Więc jednak ta woda jest nam naprawdę bardzo potrzebna w naszym organizmie. Musicie znaleźć taką wodę, która będzie Wam pasowała pod względem smaku, bo nie każda woda smakuje tak samo. Część z Was polubi wodę gazowaną, część z Was polubi mineralną, wysoko zmineralizowaną, a na pewno część z Was będzie korzystać z wody kranowej. Znajdźcie dla siebie taką wodę, która będzie Wam smakowała, bo to już jest pierwszy krok do sukcesu. Więc moja rada dla Was, oprócz tej aktywności fizycznej, którą powinniśmy stosować codziennie, postarajcie się również wprowadzić odpowiednią ilość wody w Waszej codziennej diecie, bo woda to zdrowie, woda to życie i ona będzie fantastycznie wpływała również na Waszą skórę. Zwłaszcza osoby, które posiadają cerę suchą i cerę odwodnioną, powinny pomyśleć o tym, żeby jednak ta woda stała się codziennością. I trzecia moja wskazówka, która również będzie banalna, to jest oczywiście odpowiednia dieta. Wy bardzo często piszecie mi pod różnymi moimi filmami, zwłaszcza daily vlogami, że ja się bardzo źle odżywiam, że korzystam z ogromnej ilości makaronów i tak dalej, mogłabym tutaj wymieniać, już nie mówiąc o glutenie, o mięsie i całej reszcie. Ja nie jestem wegetarianką, nie jestem weganką, ale praktycznie nie jem mięsa, bo po prostu go nie lubię. Nie jem mięsa czerwonego, bardzo rzadko sięgam po białe mięso, jak również tym bardziej po jakiekolwiek wędliny. Natomiast w mojej codziennej diecie jest ogromna ilość warzyw, owoców i kasz. I wy tego nie widzicie, bo wy tak naprawdę widzicie tylko małą część mojej codzienności, mojego życia, daily vlogi, które pojawiają się raz na jakiś czas. Bardzo, ale to bardzo rzadko, sporadycznie jakieś przetwory odnośnie nabiału pojawiają się w mojej codziennej diecie. Na przykład lubię dodawać gdzieś tam parmezan. Nie mam absolutnie problemu, jeśli chodzi o przyswajalność glutenu, robiłam na to badania, także pod tym względem też nie muszę się martwić. Tak samo jeśli chodzi o laktozę, nie mam żadnej alergii na laktozę, chociaż mam inne alergie pokarmowe i pewnych produktów się wystrzegam. Natomiast są takie produkty, które po prostu ograniczam w mojej codziennej diecie i to też sprawia, że mam taką figurę jak mam. Nie muszę martwić się o nadmiar tkanki tłuszczowej, ale jestem ogromnym słodyczożercą, słodyczoholikiem. Tak, to jest mój ogromny problem, z którym walczę i bardzo staram się go ograniczyć. Tak jak nie mam problemów z tym, żeby moja dieta była oparta na warzywach, na owocach, na kaszach, na dobrym pełnoziarnistym pieczywie, tak niestety mam problem z tym, żeby jednak ograniczać słodycze. Ja po prostu je kocham. I był taki okres w moim życiu, kiedy jadłam ich ogromne ilości. Dziś już tak nie jest, ale nad tym cały czas pracuję. Chciałabym oczywiście wprowadzić takie słodycze, które są zdrowe, ale tutaj pojawia się pytanie, czy są jakiekolwiek zdrowe słodycze, bo cukier tak naprawdę występuje wszędzie, a wy wiecie, że cukier nie jest dobry dla naszego organizmu i trzeba się mimo wszystko jego wystrzegać. Niestety nie jesteśmy w stanie wystrzec się w 100% cukru, bo on występuje czy też w owocach, czy w warzywach, czy w jakichkolwiek innych pokarmach. Ale możemy zwracać uwagę na to, co jemy, i przyglądać się dokładnie naszej diecie. Ja stawiam zawsze na 5 posiłków w małych porcjach i taka opcja sprawdza się u mnie najlepiej. Nie będę Wam dzisiaj natomiast polecać jakichkolwiek diet odchudzających, oczyszczających, detoksykujących i tak dalej. Bo sama kiedyś w moim życiu skorzystałam z takiej diety i ona bardzo źle się dla mnie skończyła. Natomiast regularnie robię badania, sprawdzam ilość mikro i makroelementów w moim organizmie, witamin i całej reszty i
to, jaki ja stosuję kroki w mojej codzienności, bardzo dobrze się sprawdza, bo moje wyniki pokazują, że jest wszystko ok. A skoro wyniki badań pokazują, że jest wszystko ok, to znaczy, że jednak te kroki wykonuję dobrze. I być może powinnam tutaj na moim kanale pokazywać Wam częściej to, co jem w ciągu dnia, jakie posiłki. Dajcie znać, czy chcielibyście oglądać coś takiego właśnie w moich daily vlogach, w dniach, kiedy nagrywam. Też bardzo często pokazuję Wam na moim Instagramie, na Instastory, przypadkowe posiłki z danego dnia i możecie zaobserwować, że jednak nie sięgam fast foody, nie jem aż takich dużych ilości makaronu, a tym bardziej praktycznie w ogóle nie jem mięsa, zdarza mi się raz na jakiś czas, ale też bardzo go ograniczam, także nie jest źle. Natomiast w mojej codziennej diecie królują koktajle i to jest coś, co ja bardzo bym chciała Wam dzisiaj polecić. Coś, co powinniście wprowadzić na stałe właśnie dla Waszej diety, bo dla Waszego zdrowia, dla Waszej urody, bo takie koktajle pełne witamin sprawią, że skóra będzie bardzo dobrze wyglądała. A jak skóra będzie wyglądała dobrze, to i paznokcie, i Wasze włosy, i też będziecie w odpowiedni sposób działać na wszystkie Wasze organy. Dzisiaj zaproponuję Wam jeden z takich koktajli, który bardzo lubię. Jest to koktajl warzywno-owocowy, zresztą większość tych koktajli właśnie tak wygląda. Więc zobaczcie sobie teraz, jak ja go przygotowuję i z czego korzystam. Będziecie potrzebować świeży szpinak, seler, jedno jabłko, pół banana, kiwi, małą cytrynę, wiórki kokosowe i mielony len złoty, wodę, odrobinę wody i kostki lodu. Jeśli macie ochotę na inne przepisy, to bardzo serdecznie zapraszam Was do sprawdzenia posta na moim blogu, gdzie również podałam Wam kilka świetnych, sprawdzonych i przepysznych przepisów na koktajle warzywno-owocowe właśnie dla urody. Tam też wypisałam Wam, jakie składniki, substancje aktywne, czy też minerały, witaminy znajdują się w poszczególnych owocach i jak działają na naszą skórę. Także link do tego posta zostawię Wam na dole. Oczywiście ja raz na jakiś czas wrzucam również propozycje takich koktajli na mój Instagram, więc jeśli jeszcze nie śledzicie mojego profilu, a macie konto na Instagramie, to bardzo serdecznie Was zapraszam. Banalne, proste, ale naprawdę skuteczne kroki, które powinny na stałe zagościć w Waszej codzienności. Czyli właśnie ta aktywność fizyczna i taka aktywność, która jest dopasowana do Waszych potrzeb. Ruch, który będzie zdrowiem. Zdrowie to będzie dobre samopoczucie, a dobre samopoczucie to będzie piękna skóra. Kolejny krok to jest oczywiście odpowiednia ilość wody. Pamiętajcie o tym, zacznijcie wprowadzać tę wodę do Waszej codzienności. Kolejny krok banalny, czyli ta dieta. Zdrowe nawyki, coś co możecie zrobić dla siebie. Zacznijcie wprowadzać zdrowe nawyki małymi krokami, czyli według tej mojej filozofii, a zobaczycie naprawdę ogromną poprawę w jakości Waszego wyglądu, w jakości Waszych włosów, w tym jak będzie wyglądała skóra. Być może właśnie ta moja propozycja koktajli też będzie dla Was jakimś takim rozwiązaniem wygodnym, smacznym i przyjemnym. A skoro jesteśmy przy tym ruchu, przy tej aktywności fizycznej, przy odpowiedniej ilości wody, przy też odpowiedniej diecie, to osoby, które mieszkają w dużych miastach, osoby, które są mocno zabiegane, zapracowane, teraz mi tutaj zrobią tak głową i powiedzą, że to wcale nie jest takie łatwe i macie rację, bo sama wiem po sobie, że czasami pojawia się mnóstwo różnych wymówek na to, że nie mam czasu, żeby dobrze zjeść, ugotować jakiś dobry obiad, nie mam czasu na to, żeby robić koktajle, już w ogóle zapomnijmy o tym, że mam czas, żeby codziennie latać na siłownię, czy też na przykład na basen. Okej, tak jest niestety nasze życie. Fajnie by było, gdyby wszyscy mieli na wszystko czas, nigdy nie byłoby żadnych wymówek i wtedy w ogóle ludzie byliby piękni, radośni i w ogóle życie by było super. Ale no, prawda jest taka,
że nie do końca tak jest. Natomiast ja mam też dla Was jeszcze jedną propozycję, o której Wam dzisiaj powiem i uważam, że jest to coś, co powinno być takim dopełnieniem tej naszej codzienności w dbaniu o skórę i coś, co jest rozwiązaniem dla osób, które no nie do końca stosują odpowiednie nawyki żywieniowe, albo też dla osób, które mają problemy zdrowotne i chcą jednak zadbać o to, żeby ten organizm lepiej funkcjonował. Coś, co jest wygodą, ale jest też w miarę przyjemną wygodą. I mam na myśli tutaj suplementy oraz zioła. Wy wiecie, że ja piję ogromną ilość ziół różnego rodzaju, ale to też jest takie rozwiązanie dla osób, które lubią jednak smak ziół. A wiem, że nie wszyscy. Natomiast tutaj wkraczają suplementy i coś, co też pomoże Wam w tym, żeby jednak ten organizm i ta skóra dobrze wyglądały, dobrze funkcjonowały. Na naszym rynku znajdziecie ogromną ilość suplementów. Marek jest cała masa, jest mnóstwo wyrobów medycznych, jest też cała masa leków, stron internetowych i doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdy jest w stanie wybrać takie suplementy, które będą mu odpowiadały. Nie do końca też niektórzy orientują się w tym, które są dobre, które nie, jakie dawki stosować. I bardzo często mnie o to pytacie, czy dodatkowo oprócz tej pielęgnacji, oprócz zabiegów, kosmetyków, tej aktywności fizycznej, odpowiedniej diety, stosuję jakieś suplementy. I tak, rzeczywiście tak w moim życiu jest i osoby, które śledzą mnie w moich mediach społecznościowych, doskonale o tym wiedzą, bo bardzo często pokazuję Wam preparaty, po które regularnie sięgam i które są u mnie sprawdzone. I dzisiaj opowiem Wam o dwóch polskich markach i też mogę Wam je z czystym sumieniem polecić. Pierwsza marka, o której Wam teraz opowiem, to jest marka Medrelab. I osoby, które śledzą mnie w mediach społecznościowych, doskonale wiedzą, że jest to marka, po którą sięgam już od ponad roku. Tak mi się wydaje, około roku. I pierwszą kuracją, po którą sięgnęłam, była właśnie kuracja Anti-Aging Formula. Co ciekawego mogłabym Wam powiedzieć dzisiaj na temat marki Medrelab, to między innymi to, że jest ona złożona, składa się z grupy specjalistów, ludzi z ogromną wiedzą, pasją, ale też 30-letnim doświadczeniem, więc myślę, że możemy im spokojnie zaufać. Więcej, jest to marka, która przykłada ogromną wagę do jakości surowców, z których wykonane są właśnie suplementy. I tutaj ważna informacja. Każdy z tych produktów jest przebadany pod względem laboratoryjnym. Buteleczki wykonane są ze szkła. Nie ma substancji typu GMO czy gluten. Ale uwaga, każdy suplement został przebadany pod względem jakości i bezpieczeństwa i posiada odpowiednie certyfikaty. I takie certyfikaty możecie zobaczyć na stronie marki. Więc nie jest to taki zwykły produkt, który daje nam efekt placebo, ale jednak coś tutaj interesującego mamy. Mamy badania, mamy markę, która się rozwija, bo też jakiś czas temu pojawił się nowy produkt w ofercie marki. Markę, która stawia na to, żeby produkty były bezpieczne i dobre jakościowo. No i właśnie. Tak jak wspomniałam na początku, pierwszą kuracją, po którą sięgnęłam, była właśnie kuracja anti-aging. Kuracja, która składa się z trzech buteleczek, wersja granatowa. W każdej buteleczce w opakowaniu znajdziecie kapsułki. Te kapsułki są dosyć duże, ale nie sprawiają aż takich ogromnych problemów z przełykaniem. Natomiast to, co jest ważne i powinno Was zainteresować, to między innymi to, że w każdej kuracji, w każdej formule znajdują się aż 24 substancje aktywne. Składniki bardzo, bardzo ciekawe i co więcej, na każdej buteleczce dokładnie macie opisane substancje, które zostały zawarte w kapsułkach, plus do tego podane w ilości w gramach. No i słuchajcie, znajdziemy tutaj między innymi takie substancje jak korzeń rdestowca japońskiego, korzeń taranka błoniastego, korzeń żeńszenia właściwego, mamy transresveratrol, liść zielonej herbaty, mamy na przykład karnozynę, koenzym Q10, L-cysteinę, mamy witaminę C, mamy wyciąg, ekstrakt ze szparaga. Naprawdę, słuchajcie, substancje są
rewelacyjne. Mamy na przykład liść miłożębu, mamy znamiona szafranu, korzeń różańca górskiego. Coś wspaniałego i nie znajdziecie na rynku, na naszym polskim rynku, drugiego takiego suplementu, który będzie posiadał w składzie te oto substancje. Gwarantuję Wam to, ponieważ sama sprawdzałam. Okej, mamy tutaj substancje, które gdzieś tam w suplementach się pojawiają, ale jest tutaj wiele innych, bardzo, bardzo ciekawych. Zresztą też powiem Wam, że swego czasu interesowałam się fitoterapią i bardzo dużo czytałam na temat tego, jak działają dane substancje aktywne z roślin w naszym organizmie, i temat jest niesamowicie interesujący, intrygujący, i dlatego też między innymi te preparaty marki MedereLab tak bardzo mnie zainteresowały i zaintrygowały, i postanowiłam je wprowadzić do swojej codzienności. Co tutaj mogę Wam więcej powiedzieć, to też to, że kuracja właśnie składa się z trzech buteleczek i mamy ją na 90 dni. Producent zaleca nam stosowanie trzech kapsułek dziennie po posiłku, popijając dużą ilością wody. Dla mnie to nie do końca jest takie komfortowe, żeby aż trzy takie duże kapsułki połykać po jednym posiłku, dlatego ja znalazłam inne rozwiązanie i stosuję po jednej kapsułce po każdym posiłku, czyli na przykład rano sięgam po taką kapsułkę, po obiedzie sięgam po następną, a po kolacji sięgam po ostatnią kapsułkę. I teraz jeszcze ważna informacja. Otóż na każdej buteleczce znajdziecie napis typu long, good czy też life. I to jest opis kuracji, a mianowicie zastosowania tych substancji aktywnych w danych buteleczkach. Bo w kuracji long and life mamy działanie przede wszystkim przeciwstarzeniowe. Działamy, spowalniamy procesy starzenia w naszym organizmie. A co za tym idzie, działamy na naszą skórę, na nasze organy, na nasze włosy, paznokcie. Natomiast formuła z buteleczki Good jest formułą, która działać ma na nasze zmysły, na naszą duszę, na nasz umysł, na nasz mózg, na nasz układ nerwowy i, tak jak mówię, też regulować te wszystkie procesy z tym związane, czyli między innymi na stres, ma działać właśnie antystresowo, na poprawiać nam koncentrację, poprawiać pamięć. I ja tę kurację wprowadziłam, tak jak mówię, ponad rok temu, ale efekty, jakie się pojawiło po stosowaniu tych suplementów, przerosły moje oczekiwania. I był taki moment, a część z Was pewnie pamięta, kiedy pytaliście mnie, co robię, że włosy mi tak szybko rosną i jak to się stało, że rzęsy mi tak szybko urosły i mają taką długość, i pytałyście, jakie odżywki stosuję, jakie kosmetyki stosuję, czy stosuję jakieś preparaty na porost tych włosów, a w tym momencie odpowiadałam Wam za każdym razem, nie. To jest wynik tych suplementów. Podobno na każdego te suplementy nieco inaczej działają. U mnie na pewno po miesiącu kuracji pojawiła się taka większa koncentracja, lepsza pamięć i znacznie łatwiej pracowało mi się przy komputerze, ale też lepiej spałam i miałam znacznie więcej energii w ciągu dnia. No i tak jak mówię, te włosy, te rzęsy, jakość skóry, to naprawdę było widać już po jakimś czasie. Dlatego też ja dzisiaj postanowiłam polecić Wam tę kurację, ponieważ ja z niej jestem absolutnie zadowolona i jest ona warta tego, żeby zainwestować w nią pieniądze, bo efekty będziecie widzieć. Ale przy okazji, skoro jesteśmy właśnie przy kuracji anti-aging, działającej na naszą skórę, na nasz organizm i spowalniającej procesy starzenia, muszę Wam też wspomnieć o jeszcze jednej kuracji, która pojawiła się w ofercie marki Medere, ponieważ wiem, że część z Was, tutaj dosyć duża grupa na moim kanale, to są kobiety powyżej 40 roku życia. I coś, co może Was zainteresować, to jest kuracja działająca na menopauzę. Kuracja przeznaczona dla kobiet właśnie w okresie menopauzy, która ma niwelować, łagodzić te wszystkie objawy związane z tym okresem, i to jest kuracja czerwona. W skład tej kuracji również wchodzą trzy buteleczki i znajdziecie tutaj 23 substancje aktywne. Stosowanie tych suplementów jest identyczne jak w przypadku granatowej kuracji, ale ciekawostką może być dla Was fakt, że
Te buteleczki możecie kupić na stronie producenta również oddzielnie i ja posiadam wersję Look, która jest przeznaczona do pielęgnacji od wewnątrz naszych paznokci, skóry i włosów, między innymi. Czyli ma działać na naszą urodę i tutaj w składzie znajdziecie między innymi ekstrakt z pędu bambusa, owoc liciokwiatu garbnikowego, mamy witaminę C, mamy nasiona chińskiego lici, mamy witaminy takie jak B5, B3, B1, B2, B6, cynk, mangan, kwas foliowy, chrom. No mogłabym tutaj dalej Wam wymieniać, ale na stronie marki znajdziecie pełną listę po kliknięciu w dany produkt substancji aktywnych, które znajdują się właśnie w tych preparatach i warto, moim zdaniem, warto się nimi zainteresować. Kończąc o suplementach marki Medere, muszę Wam jeszcze zdradzić pewną ciekawostkę. Otóż w składzie tych preparatów znajdziecie dwa zioła, dwie rośliny, które zdobyły pewną nagrodę. Może niekoniecznie nagrodę, ale ich działanie zostało potwierdzone. I uwaga, mam tutaj na myśli witanię ospałą oraz taranek błoniasty. Dwie substancje, dwa zioła, dwie rośliny, które, uwaga, uwaga, zostały uznane, przebadane i uznane przez Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności za substancje, które rzeczywiście spowalniają procesy starzenia. Ciekawe? Ale na zakończenie tego dzisiejszego filmu muszę Wam wspomnieć jeszcze o jednej mojej propozycji dla Was, związanej właśnie z taką suplementacją i z tym działaniem od wewnątrz. A mam na myśli napoje kolagenowe. I to też jest coś, co regularnie pokazuję Wam w moich mediach społecznościowych. Marka, w której jestem absolutnie zakochana, polska marka, która również się rozwija bardzo prężnie, tworzy niesamowite preparaty i ja działanie tych preparatów już na sobie widzę, a stosuję je od kilku dobrych miesięcy. I zaczynałam od wersji lżejszej, teraz stosuję wersję mocniejszą, żeby też mocniej podziałać na moją skórę i na mój wygląd właśnie przed przyjściem lata. Napoje kolagenowe marki Chi Elixir możecie dostać w trzech wersjach. Mamy wersję szklanej buteleczki, wersję białą, mamy również wersję białej saszetki i mamy wersję czarnej saszetki. Oprócz tego, że te preparaty różnią się między sobą, jeśli chodzi o ich wygląd, opakowanie, ale też pojemność, różnią się odrobinę składem, bo w białej kuracji znajdziemy dawkę 3000 mg rybiego kolagenu, natomiast w czarnej wersji mamy dawkę 6000 mg kolagenu rybiego i taką dzienną dawką, której nie powinniśmy przekraczać, jest 10000 mg rybiego kolagenu. Na temat kolagenu mogłabym Wam tutaj opowiadać i opowiadać, ponieważ to też jest taki temat, który bardzo, bardzo mnie interesuje od dłuższego czasu i na stałe wprowadziłam go do mojej codziennej pielęgnacji, ale pozwólcie, że dzisiaj nie będę Wam opowiadać na temat kolagenu, jeśli będziecie chcieli, to przygotuję dla Was oddzielny film. Natomiast, dlaczego chcę Wam polecić te preparaty? Bo tak jak powiedziałam, ja widzę ich skuteczność i efekt ich działania. I największym komplementem, jaki dostałam w ostatnim czasie, był komplement od mojej mamy. Kiedy to moja mama w ogóle jest taką osobą, która nie ma jakichś zahamowań, jeśli chodzi o to, żeby powiedzieć mi albo mojej siostrze, że coś jest źle. I był taki moment, że moja mama, chyba to było w grudniu, powiedziała mi, że nie podoba jej się, jak wygląda moja cera. I ja wtedy dopiero zaczynałam kurację z tymi napojami kolagenowymi. A kilka tygodni temu moja mama właśnie powiedziała mi jeden z najprzyjemniejszych komplementów, jaki mogłam dostać, a mianowicie to, że stan mojej cery bardzo się poprawił i ona jest pod ogromnym wrażeniem, jak moja skóra w tej chwili wygląda i co ja takiego robię, że ta skóra tak wygląda. I ja tutaj powiedziałam mojej mamie tak, że ja podchodzę do pielęgnacji skóry właśnie w takim kompleksie, czyli działanie zewnętrzne i działanie wewnętrzne. Ale widzę, że na ogromną zmianę w jakości mojej skóry mają wpływ właśnie te napoje kolagenowe, jak również suplementy marki Medere Lab. No,
Oczywiście wprowadziłam też różne kroki do mojego życia, troszeczkę zmieniam moją dietę, jednak ten ruch, ta aktywność i tak dalej, ale powiem Wam szczerze, możecie stosować najlepszą dietę na świecie, możecie ruszać się najbardziej, jakbyście też oczekiwały, możecie stosować najwspanialsze kosmetyki na świecie, ale jeśli nie będziecie tego wszystkiego ze sobą łączyć, do tego dodacie suplementy, odpowiednią dawkę witamin, dawkę minerałów do Waszego organizmu, to no nic nie da Wam takich efektów. To jednak musi być kompleksowa pielęgnacja i kompleksowe podejście do swojego organizmu, jak również do swojej skóry. No dobrze, kochani, obawiam się, że dzisiaj znowu rozgadałam się bardzo, bardzo dużo na temat właśnie tego działania wewnętrznego dla naszego organizmu. Opowiedziałam Wam o marce Medrelab i suplementach, które są naprawdę warte tego, żeby jednak wprowadzić je do swojej codziennej pielęgnacji wewnętrznej i zobaczycie efekty, ja Wam to gwarantuję. Przy okazji przypominam Wam, że w opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam również link do posta na blogu, w którym już opisywałam te preparaty i w którym już tam opowiadałam Wam właśnie o ich zastosowaniu, ale też zostawię Wam linki do postów na blogu, w których opowiadam Wam o kuracji z kolagenem Qi. I myślę, że jeśli już teraz wprowadzicie te całkiem banalne kroki, czyli aktywność fizyczną, odpowiednią ilość wody dla naszego organizmu, pewne żywieniowe nawyki, koktajle owocowo-warzywne, czy też suplementy, o których Wam dzisiaj wspominałam, będziecie zadowolone z tego i zobacz, jak wygląda Wasza skóra, jak wygląda Wasz organizm. Zobaczycie, że inaczej będziecie się czuć, a jak będziecie czuć się dobrze w swoim ciele, to też będzie wokół Was taka pozytywna energia i ludzie to zauważą. Także ja Wam życzę tego, aby te kroki, o których Wam opowiedziałam dzisiaj, jak również w poprzednim filmie, u Was zaczęły się sprawdzać i przynosiły rewelacyjne efekty. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i za poświęcony czas, bo wiem, że na obejrzenie tych filmów musicie poświęcić czas. Ale mam nadzieję, że to będzie dobrze poświęcony czas, że macie zanotowane najważniejsze informacje i będziecie korzystać z przyjemnością z moich porad. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów. Buziaki, pa! I never lost it, baby.